Witam Was bardzo serdecznie w 9 już odcinku z Kariery Nowej Damy, czyli Kariery Juventusem. Mogę Wam życzyć wszystkiego dobrego w nowym roku, bo już mamy nowy rok, 2023. Miejmy nadzieję, że będzie lepszy od poprzedniego, mimo że ja nie narzekam, ale mam nadzieję, że będzie po prostu dobry dla mnie i dla Was, więc życzę wszystkiego dobrego. A my lecimy już z odcinkiem. Oczywiście w poprzednim materiale nie dokończyliśmy symulacji ostatniego dnia okienka, więc teraz to zrobimy. Ale zobaczmy sobie tabelę. Mamy czwarte miejsce w tym momencie, tracimy 10 punktów do Interu, ale do trzeciego Napoli tylko jeden punkcik, więc to jest jak najbardziej do nadrobienia, co mi się na pewno podoba. Mam nadzieję, że Marek Papszy nie spocznie na laurach i ze wzmocnieniami, jakie poczynił w ostatnim odcinku, po prostu powalczy o podium nawet. Myślę, że podium jest w zasięgu ręki, ale może powalczy o drugie miejsce, a może nawet o lidera, choć będzie to bardzo trudne, będzie trzeba liczyć na potknięcie Interu, ale nie uprzedzajmy faktów. Tutaj mamy jakiś transfer wychodzący, jest to tak, ten transfer Correira, on był nam niepotrzebny, do Atletico go opchnęliśmy. Cena bardzo dobra, tak wycenia FIFA. Można było więcej za niego dostać, ale no nie narzekam, nie był nam zawodnikiem potrzebnym. A wracając do transferów z ostatniego odcinka, no to myślę, że teraz trzeba to zaprezentować. Mamy Riedelbacku zakupiony i Bastoni to jeszcze w poprzednich odcinkach, także zapraszam do obejrzenia i zobaczenia, jak to się wydarzyło, że ich kupiliśmy. Tak to się prezentuje, tak się prezentuje skład. Baku będzie powoli wchodził za Cuadrado, myślę, że nawet możemy go dać już do podstawy. I Bastoniego... Bastoni będzie... Albo będzie za Stonesa i Stones będzie sobie wchodził raz na jakiś czas i to bardzo często myślę, bo po to go kupiliśmy. Ale dobra, już nie gadam więcej, idziemy z symulacją, bo przed nami naprawdę bardzo ważne starcia w kontekście walki o pierwsze miejsca w tabeli. Przed nami starcie z... za chwilę zobaczymy z kim. A tutaj mamy jeszcze ofertę transferu za Deschilio. Trochę dziwne, że już po okienku transferowym, ale odrzucam ofertę BVB. I też ciekawą ofertę za Bonucci'ego dostajemy. Zlecę negocjacje, zobaczymy jak dużo się uda wyciągnąć z tego zawodnika. Jest to naprawdę legenda naszego klubu, ale trzeba wiedzieć kiedy się pożegnać i odejść. Mamy konkretnych zawodników na jego wymiankę, a tutaj mamy dosyć ciekawego zawodnika do naszej szkółki. Więc go sobie weźmiemy. Zobaczymy jeszcze tutaj inne raporty zwiadowcze, czy ktoś ciekawy się trafi. I zobaczymy potem jak to wygląda sytuacja w szkółce, czy kogoś nie przeniesiemy już do seniorów. Tutaj nikogo ciekawego nie zobaczyłem. I kolejny raport, już ostatni. Ten zawodnik może być ciekawy, jednak nie jest. Ten również nie. Ten również nie. Ten nie. No coś lipnie. Może ten? Nie. Fajny potencjał. 16 lat, dobra, wezmę go, bo może się przyda. No to Bonucci'ego, no to już tutaj załatwiliśmy sprawę. Ake został wypożyczony, no to wiemy. I teraz to co mówiłem, czyli patrzymy do naszej szkółki juniorów, jak to wygląda w naszej szkółce. To jest ten nowy zawodnik, Gallo, kolejny bramkarz. Raczej nie widzę przyszłości, żeby został przeniesiony gdzieś wyżej. Jago Oliveira, myślę, że to samo, ale będziemy go rozwijać, po to mamy szkółkę, żeby rozwijać młodych chłopaków. Orellana, fajny potencjał, ale z ciebie napastnika nie widzę, więc wiesz, chłopie, bym z ciebie zrobił SPO i zobaczymy, jak to podniesie ci potencjał i tak dalej, więc idziemy dalej z symulacją. W międzyczasie zobaczmy, jak to wygląda sytuacja z naszymi skautami, czy oni jeszcze są dostępni. Nie ci skauci, chciałem skaucić do wyszukiwania młodych talentów właśnie tutaj. Dobra, a ciągle są w skautingu, więc tutaj nic nie ruszamy, jest dobrze jak jest. Idziemy, zbliżamy się do meczu z, już nie pamiętam z kim. Za chwilę zobaczymy. Oferta transferu za Bremera. Oczywiście to odrzucamy, nie będziemy sprzedawać. A jeszcze nam oferują jakiegoś zawodnika. Federico Di Marco. Federico Di Marco to jest zawodnik, myślę, że zainteresujemy się nim w kontekście kupna, ale na pewno odrzucam tą ofertę, bo Bremer jest podstawowym zawodnikiem w naszym zespole. Dajcie znać, czy taka polityka transferowa wam się podoba, że odrzucam tak dużo zawodników, ale myślę, że no nie ma sensu sprzedawać ich. A tutaj pominę konferencję przed meczem z Hellasem Verona.
i damy szansę Moise Kenowi oraz... oraz tylko tyle w sumie. Szybka symulacja, 3 punkty muszą być, to jest obowiązek. 2-3 punkty. Barella oraz Berardi, czyli zawodnicy na B, strzelają brameczki dla nas. Bardzo mnie to cieszy, że udało się zwyciężyć w tym meczu. Idziemy dalej, przed nami mecz z Napoli, czyli mecz prawdopodobnie, który zadecyduje, kto będzie miał miejsce na podium, bo jak wiemy, teraz Napoli powinno mieć trzecie miejsce według moich wyliczeń, my czwarte, więc musimy wyjść najlepszym możliwym składem. Bremer jest zmęczony, więc musimy go posadzić na ławce. Fagioli zagra za Contiego i Zalewski sobie zagra, bo Berardi, mimo że jest w formie, no to jest zmęczony. Wychodzimy takim oto składem, trzymamy kciuki za 3 punkty, wygrywamy! Ależ to było spotkanie, naprawdę dużo się działo. Milik nie trafił karnego, ale strzelił gola, Vlachowicz dwie bramki i wygrywamy 3-2. Miejmy nadzieję, że to poprawi znacznie naszą sytuację w tabeli. A nie, to był Coppa Italia, o Jezu, nie. A czy dobrze, że wygraliśmy, ale myślałem, że to jest mecz ligowy. No to lekka kraksa. I ciągle mamy czwarte miejsce za Napoli. Ciągle tracimy jeden punkcik. Ciągle 10 punktów do Interu, który lideruje w tym momencie. No myślałem, że to jest mecz ligowy. No moja pomyłka. Ale to nie zmienia faktu, że wygraliśmy, co musimy docenić. Mamy mecz wyjazdowy z Dynamem Zagrzeb, co widziałem tam w tle. Rozmowy spełzły na niczym, więc Bonucci na razie nie przejdzie. Prognozy nie są obiecujące, wymagamy sprowadzenia jednego z doświadczonych piłkarzy. Może to zrobię, może nie, zobaczymy, ale teraz musimy... Mamy trudną sytuację, bo w lidze musimy, nie możemy się podkładać, a w Lidze Mistrzów też musimy grać na najwyższym poziomie, więc chyba tutaj po prostu porobię te zmiany. Posadzę no, liderów na ławce, żeby po prostu odpoczęli sobie, a wyjdę troszkę rezerwowym składem, ale nie aż tak, żeby byli, żebyśmy nie mieli szansy na zwycięstwo. I trzymamy kciuki w starciu z Sampdorią, wygrywamy 2-1, więc to bardzo cieszy. Berardi oraz Vlachowicz, więc nasi liderzy strzelają, ale teraz bardzo ważne spotkanie z Dynamem Zagrzeb. Teoretycznie jesteśmy lepszym zespołem, ale wiadomo jak to z teoretyką. Musimy po prostu udowodnić swoją wartość. Pójdę tym razem na konferencję przedmeczową. Zobaczymy, jakie pytania mają dziennikarze do nas. Czy Juventus Turyn znajdzie się w następnej rundzie? Jesteśmy dobrze przygotowani, trzeba tutaj na pewniaka. Czy jest Dynamo Zagrzeb w stanie z nami wygrać? Jesteśmy jedną z najlepszych drużyn, tak powiemy. I ostatnie pytanko. Czy macie nadzieję na ustabilizowanie formy zespołu? Pokażemy, na co nas stać. Podbiliśmy morale i myślę, że jesteśmy gotowi na wyjście na to spotkanie i zgarnięcie zwycięstwa. Także gramy ten mecz, gramy to spotkanie. Wychodzimy takim składem jak tutaj, czyli podstawowym. Szybka symulacja, trzymamy kciuki. Tylko remis, ale wiadomo, będzie rewanż. Przeważaliśmy i to znacznie, lecz tylko zawodnik nasz Nikola Zalewski z ławki wszedł i strzelił bramkę, więc to też cieszy, że nasz młody Polak strzela brameczki. Ale nie cieszy to, że nie wygraliśmy tego, a przed nami kolejne starcia w Serie A. Orlando gotowy do ewentualnej zmiany, więc to sobie zrobimy. Wskoczyła mu ocenka o 2, więc to mnie cieszy, niech sobie tutaj robi cokolwiek. Ale tam widziałem też kolejne oferty transferowe za Alexa Sandro. Dam do niego... Nie chciałem ja negocjować, ale dobra, już znegocjujemy to. Dacie 10 milionów więcej. 10 milionów więcej. Jestem w stanie to zaakceptować. Nie obchodzi mnie wasz procent od sprzedaży. Ja chcę pieniędzy na teraz. 29 i 100. 28, 300. Dobra, akceptujemy to. Zobaczymy, czy sam zawodnik zgodzi się na przeprowadzkę. W razie czego będziemy mieli Pellegriniego, po prostu sprowadzimy go z Eintrachtu z powrotem. Przed nami mecz z Bolonią. Myślę, że tutaj możemy trochę porotować składem. Na pewno Aleksandro musi odpocząć. Musi odpocząć Stones. Odpocznie Vlachowicz. Oj, nasi zawodnicy są, widzę, zmęczeni i to tak dosyć konkretnie. Na szczęście mamy konkretnych też zmienników, więc tutaj nas to nie boli zbytnio. Miejmy nadzieję, że Skorupski dużo nie wybroni.
Och, i nie wybronił. Rozgromiliśmy Bolonię aż 4-1, Ken, dwie brameczki, Chiesa oraz Barella po jednym, więc bardzo mnie to cieszy, że wygrywamy. I przed nami też bardzo ważne spotkanie z Lazio, czy to był, to chyba Napoli było. Bardzo mają podobny herb tej FIFA, przez to, że nie mają licencji. Tak, to było Napoli, zdecydowanie. Miejmy nadzieję, że wygramy, bo z nimi, jak przypominam, bijemy się o podium w lidze. Transfer wychodzący, czyli jednak Alessandro odchodzi, ale to chyba dopiero po sezonie, jeśli dobrze mówię. Zobaczymy, czy on ciągle jest u nas w klubie. Albo zobaczymy to w trakcie meczu. Pomiń i zagraj ten mecz. Chcę zagrać ten mecz i chcę wygrać. Tak jest, Alessandro wciąż jest u nas. Wychodzimy podstawową jedenastką i trzymamy kciuki. Wygrywamy, brawo panowie. Paul Pogba, co ciekawe, dla Napoli strzela, nie dla nas, bo go, jak wiemy, sprzedaliśmy w pierwszych odcinkach. I bardzo mnie cieszy, za chwilę zobaczymy, jak wygląda sytuacja w tabeli. Znowu się na to samo nabrałem. To była kopia Italia, więc tabela wciąż jest niezmienna. Wciąż mamy czwarte miejsce. Nie, trzecie mamy miejsce. Zobaczcie, jaka dobra sytuacja. I mamy szansę, żeby powalczyć z Milanem o drugie miejsce. Bo Lazio i Napoli już się pogubiły totalnie, spadły z walki o mistrza. A teraz mamy mecz z Napoli. Kolejny mecz, tym razem w lidze. Nasi zawodnicy są podmęczeni, więc tutaj trzeba będzie porotować składem. Więc miejmy nadzieję, że po raz kolejny ich pokonamy, tym razem w lidze. Trzymamy kciuki za 3 punkty. Znowu wygrywamy, więc pokazujemy swoją wyższość. Wlachowicz nie trafił karnego, ale strzelił brameczkę, więc nie jestem zły na niego. Naprawdę świetnie sobie radzi nasz Serb. Miejmy nadzieję, że... Ojoj, znowu mecz z Lazio. Nie wiem, o co tu chodzi. Tu chyba znowu jakiś mecz... jeśli chodzi o rozgrywki Coppa Italia. Ale najpierw przed tym zobaczmy, co tutaj słychać u naszych młodych zawodników, czy jakiś się nadaje do naszego składu lub do naszej szkółki. Jest godzien, żeby przejść do szkółki Juventusu, do Akademii Juventusu. Na razie nie widzę tutaj nikogo. No i myślę, że się nie doczekam w tym rozdaniu. Chociaż kto wie, może tutaj jakiś młody zawodnik perspektywiczny się pojawi. No nie, raczej nie. Nie widzę tutaj nikogo konkretnego. No niestety w tym rozdaniu nikt się nam nie pojawił. Alessandro został sprzedany, ale on odejdzie, jak wiadomo, już dopiero po sezonie. Jeśli dobrze mówię, tak, wciąż jest u nas. I myślę, że tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć ten odcinek. Dziękuję za oglądanie. W następnym materiale będzie walka znowu z Lazio. Tym razem w Serie A i z Dynamem Zagrzeb w Lidze Mistrzów. Miejmy nadzieję, że wygramy oba spotkania i ja dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Szczęśliwego nowego roku. Do usłyszenia i cześć.